Trwają prace wykończeniowe przy budynku Domu Zdrojowego. Elementem wykończenia jest również układ drogowy w postaci kostki brukowej na głównych ciągach jezdnych oraz kostki farmerskiej na miejscach postojowych. Ścieżki w parku wykładane są na wierzchnią żwirową. Zamontowane zostały wszystkie drzwi zewnętrzne budynku. Balustrada tarasu wejściowego została wykonana jako elementy prefabrykowane betonowe. Przywiezione elementy zostały na plac budowy i zmontowane do formy, jaką obecnie możemy obserwować. Wewnątrz budynku realizowane są prace malarskie, posadzkarskie oraz inne prace wykończeniowe związane z instalacjami. Przede wszystkim mam na myśli instalacje wentylacji i klimatyzacji. Kanały wentylacyjne rozprowadzone są po wszystkich kondygnacjach. Centrale wentylacyjne znajdują się w segmencie drugim na poddaszu. Są również już dostarczone. Natomiast klimatyzatory sufitowe są już zamontowane. Obudowywane są one płytami gipsowymi dla poprawienia estetyki. Inwestycje realizuje Hevelianum z budżetu miasta Gdańska.